Siema, dzisiaj sobie zagramy troszkę inną gierkę. Plan był taki, żeby było Night of the Dead, ale słyszałem dużo fajnych opinii na temat War Talesa właśnie. To jest taki RPG turowy trochę. No i naszła mi ochota, żeby w to zagrać. Zobaczymy, czy gierka będzie fajna i czy się fajnie przyjmie. Jeśli tak, no to najwyżej na zmianę. Raz będzie Night of the Dead, raz będzie War Tales i tak dalej. Dobra. Tak więc zaczynamy nową grę. Wybierz swoje przeznaczenie. Twoi towarzysze to młodzi przyjaciele szukający przygody, bezrobotni ochroniarze kupców, dezerterzy uciekający przed sadystycznym kapitanem, młodzi rolnicy szukający lepszego życia, bandyci próbujący uciec przed strażą. A, i tutaj mamy różne rzeczy. Różne bonusy dzięki temu. Doświadczenie towarzyszy plus 50. Okej, to wezmę tych dezerterów tutaj. Twoi towarzysze, nawykli do długiego marszu, są przebiegłymi wojownikami, wykazują niezwykłą wytrzymałość, mają wprawę w praniu po gębie, umieją rozmawiać ze świeżymi rekrutami. Okej, teraz jakie tutaj są bonusy? 10% zmniejsza tempo kumulowania się zmęczenia drużyny, kondycja większa, obrażenia krytyczne. Wezmę chyba to na zmęczenie. Ich największa wada to nieco zbyt łagodny wygląd, wiecznie niezadowolenie, niezwykły pęch, ogromne problemy ze wstawaniem, zagrożenie podczas odpoczynku większe o 10%. Szansa na to, że twoje niezadowolenie towarzysze opuszczą drużynę. Pójdę chyba w tego kryta, bo to jest tylko 3%, także. Okej, wybierz swoje przeznaczenie. Tu nie mogę nic zmienić. Poziom trudności walka damy normalny. I poziom trudności symulacja też damy normalny, także rozpoczynamy grę. Dobra, jesteśmy w gierce. Miarka się przebrała, twoi towarzysze nie byli już w stanie znosić prześladowań ze strony ohydnego kapitana i mogą się wreszcie cieszyć zasłużoną wolnością. Tyle, że jako dezerterzy nie mogą raczej liczyć na życzliwość ani ze strony swych byłych kolegów, ani miejscowej ludności, która z jakiegoś powodu uważa ich za zdrajców. Będą musieli zarabiać na życie, nie rzucając się zbytnio w oczy. Okej. I tu jest moja ekipa, tak? Mamy dzień pierwszy. Dobra, chodzimy sobie nimi. Coś zebrałem. I tu chyba będzie pierwsza bitka, ale najpierw. O, dobra, już jest bitka. Walcz. No dobra. Zobaczymy, jak wygląda walka. Ja tego wcześniej nie odpalałem, także nie mam pojęcia, jak to tutaj wygląda. Zaraz zobaczymy. Ruch, dźgnięcie i bieg. Dźgnąć chłopa nie mogę. Mogę iść do niego, prawdopodobnie. To jest łucznik w ogóle, więc fajnie by było go mu przywalić. Pyk. Czy ja mogę go dźgnąć teraz? Mogę, okej. No i w sumie tyle. Mogę jakoś zakończyć turę? Czy mogę go jeszcze raz dźgnąć? No chyba nie. Tym też nie mogę. Dobra, jak ja mam zakończyć turę? Tutaj, okej. I teraz walimy tym. Tylko musimy nim podejść troszkę. Nie dosięgnę tamtego chłopa, chciałem go dobić, szkoda. No dobra, i koniec tury, tak? Pierwsza pomoc sobie jest niepotrzebna, okej. Czy mnie zabił na hitanie? Myślałem, że mnie zabił. Dobra, podjedziemy. Pyk. I rąbnięcie. Cyk. Aha, bo na górze jest chyba def, a na dole jest życie. Prawdopodobnie o to chodzi. Dobra, osłabienie na kogoś nałożymy. Pyk. I teraz tak, podchodzimy tym chłopem. Czekaj, czy moim też zada? Mam nadzieję, że nie. O, tak. Także z tym trzeba uważać. Bo można swoich zabić. Okej, pyk. No i dobra, koniec tury. Teraz oni mnie atakują. Nowa runda. Także. O, może tak? Cyk, dobra, nie dostał mój. Więc koks. Jednego chłopa mamy rozwalonego. Tutaj mamy pyk.
Czy to jest Space Bulk? No, nie, to nie. Tego nie chcę mu. Kurde, jakąś truciznę chłop nakłada na mnie. Nie podoba mi się to. Cyk. Jeden HP mu zostało, naprawdę? O, dobra, jeszcze jeden hit. Pyk. No i mamy to. Pierwsza walka wygrana. Nie było jakoś w sumie super ciężko. I co my tu mamy? Mamy expa, mamy wpływy, ludzkie szczątki i korony. Okej, okay, bierzemy. Czy ja chcę wszystko naprawić? No, powiedzmy, że tak. Okej. Okay. Dobra, idziemy dalej sobie tutaj po jakieś rzeczy, po żelazo. Tu mamy jakąś chatkę. O, stajnie mamy. Czekaj, czy będziemy mogli jakiegoś kunia wziąć. Mogę tu... O, dobra, jestem w środku. I teraz tak, możemy tutaj sobie zbadać. Mamy jakieś rzeczy. Ja mogę je ukraść. O kurczę. Dawaj. A, mam wybrać złodzieja. Nie mogę chyba żadnego. Nie mogę? Chyba nie. Nie wiem, jak to do końca działa. Ale żaden chłop nie ma profesji. Nowicjusz. Ja mogę mu komuś... O, jest złodziej. Dobra. Pyk. To udało się, czy nie? Podejrzenie. 29. Dobra. Pyk. Dobra, udało się. Mamy to. Udało się ukraść. Teraz tak. Rozmawiamy sobie z tym chłopem. Wielu ludzi nie podkuwa swoich koni. Chce mi się wyrwać resztkę włosów z głowy, jakie mi pozostały. Ja mogę od niego kupić podkowy. To daje szybkość ruchu na mapie świata większą o 5%. Za 5 dyszek. Nie, no chyba nie chcę. Nowego kunia? Służenie wydaje się błagać, by mogło do was dołączyć. Aha, 180 potrzebuję, dobra, czyli niestety nie damy rady sobie kupić nowego kunia. Wszystkie tyle samo kosztują? Tak, wszystkie po 180. To co? Jak ja stąd wyjść? Wyjdź, okej. Okay. Dobra, czyli stajnie mamy zbadaną. Teraz tak, mapa świata. Jesteśmy tutaj. Jeśli podkowa pasuje. A tu jest jakiś quest? Mi się wydawało, że u tego chłopa nie było żadnego questa. Kupcie ode mnie konia, a zrzucę za darmo podkowy. Nie mam hajsu. Dobra, kupię jedną. O. Dobra. Może musiałem kupić jedną podkowę. Mapa świata? Nie, no dalej jest coś takiego. Już nie wiem, o co chodzi. Czy ja mogę jakoś założyć? Na kunia? Czy nie? Nie, nie chcę upuścić. O, ja mam chyba kunia. Obóz? A, rozbiłem obóz, okej. Okay. Dobra, to ja nie chcę obozu. No, idziemy dalej. Tutaj mamy coś do zbadania. Zobaczmy. Tkanina, okej. Okay. Nie wiem, czy mi się przyda kiedyś. O, tu coś też jeszcze mamy. A tu już jest jakieś miasteczko. Co tu jest? A, nie wiem nawet, co to było. Jakieś liście. Są jacyś kupce? Dzień dobry. Czy mogę zainteresować was moimi skromnymi towarami? Kurde, drogie masz te towary, gościu. Nie no, dobra, nie będę go atakować na razie. Bo już mamy podejrzenie prawie na fulla. Ja nie wiem, co się stanie później. Ale jest szansa, że wtedy umrę. Gospoda, kuźnia, ratusz, targ. Czy w gospodzie będą jakieś zadania? Czy w tej grze są jakieś zadania? Informator. Raczej tutaj mamy... Możemy brać questy, ale mamy za mało wpływów. Okej. Okay. Dobra, czyli na razie tutaj z tym chłopem... Dobra, nieważne. Z nim?
Rolą emisariuszy jest do pilnowania, by wszystkie zamówione usługi zostały wykonane. Przejrzyj. Co my tu mamy? Straż wydaje się niezdolna do tego, by poradzić sobie z problemem. Aha, czyli będę musiał kogoś. A, czyli tutaj są też questy. Okej, okay, czyli bierzemy tego questa. Mamy tutaj. Średni poziom trudności. Dobra, pobierzemy to średnie, bo ten wysoki to może być jednak wysoki. I może być to za ciężkie, dlatego pójdziemy sobie te łatwe misje najpierw porobić. I teraz tak. Mapa świata, czyli musimy iść tutaj. A, i musimy się też wrócić. Średni, średni, niski. Dobra, pójdziemy najpierw tutaj na prawo, po ten niski poziom. No, tutaj mam też coś do zebrania. Co to jest? Rybki? O! Mogę mieć rybaka u siebie. Złodziej, majsterkowicz, rybak. Okej. Okay. Co mi to da? Co, on sobie tak na awku łowi? No czekajcie, ja chwilę poczekam i zobaczymy, czy coś złowi. Dobra, wychodzi na to, że rybek mi żadnych nie łowi. Prawdopodobnie dlatego, że tutaj nie mam tego. Nie wiem, co to jest, haczyk, przynęta jakaś. Być może tego nie mam i nie mogę łowić, ale mamy rybaka już. Także idziemy teraz tutaj po tego kościka. Po drodze sobie pozbieram różne żelazo i tak dalej. O, tu jest też coś. Jakaś ekipa nowa idzie. Wy tam, pokażcie co tam macie. O kurde. Przyjmij? Ty mi mówisz, że to nie należy do was. Znacie zasady. Musicie zapłacić myto? Aha, bo ja ukradłem to, kurde, dobra. Zapłaciłem mu 19, nieważne. Mogę z nimi nie gadać. A teraz będę wiedział, no byłem ciekawy, co to było, nie? Także idziemy dalej. Odkryłem złowieszczą jaskinię. Pytanie, czy ja chciałem tam iść. Najpierw zrobię tego questa i później może pójdę do tej jaskini. Zobaczymy. Tu mamy też jakiś posterunek straży. I to jest chyba mój quest tutaj. Chyba z nimi muszę walczyć. Także zobaczymy sobie. Idziemy do nich. Siema. Walcz. Tak, to jest mój questik. I ich muszę pokonać prawdopodobnie. No dobra. 33-39. Ten jest jakiś słabszy. Najpierw jego bym chyba pojechał. Dobra, podchodzimy do niego. I pyk, dźgnięcie chłopa. Bieg. O, i mogę sobie uciec, okej. Okay, żeby hita nie dostać. Fajne. Teraz tak, podchodzimy sobie tym chłopem. Pyk, rąbnięcie. I on już nie ma ucieczki. Dobra, zostawiamy go tutaj. Stanie hita. Ale dostał za 8. Ma mało HP. No dobra. A tego jednego najpierw bym chciał rozwalić. O, chociaż? Czy ja mogę dwóch? Chyba nie. Za daleko są. 3 tylko dostał. Kurde, powiem wam, że to może być ciężka walka. No. A, w swojego. W swojego trafiłem z łuku. Trzeba uważać na to. Dobra, ten chłop mi na pewno umrze. Kurde. Dobra, muszę strzelać w tego. Oj, powiem wam, że to nie będzie takie łatwe. Oj, nie będzie. Dobra, umarł. Niestety. Znaczy jeszcze nie umarł, ale umiera. Także skip. Nie no, chyba powiem wam, że rip. Coś mi się wydaje, że będzie rip. Ja im damage nie robię, nie? Tak ogólnie. No bo robię im bardzo malutko. Dobra, pyk. Oj, 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 oj. Nie no, dobra, odwrót. Odwrót, tak. No niestety, napraw.
Wylecz. Oni mają tutaj w ogóle jakieś te punkciki do rozdania. Ruch, siła woli, trafienie krytyczne. Co daje siła woli? Zwiększa też... Co? Morale podczas walki. Obrażenia krytyczne. Widzę chyba w siłę woli. Tak. Dobra. I co ja bym tutaj chciał? A, poziom trzeci wymagany. Okej, to na razie tutaj nic nie zrobię. Jeszcze temu mogę coś dodać. Kondycja, trafienie krytyczne. Co daje kondycja? O, dobra, dałem mu kondycję. No i tyle na razie. Dobra, tu odpuszczamy im. Robimy sobie obóz. Czy oni się wyleczą teraz? Ja mogę spać tutaj, tak? A, posiłek. No i dobra, i daję odpocznij. Odpoczęliśmy. Dwa punkty akcji, drużyna jest wypoczęta, okej. Okay. Czemu oni dalej mają te kury strzałki? Nie rozumiem tego. Że oni nie mają tutaj... A, bo ja tutaj muszę wybrać jeszcze. Jeśli na koniec swojej tury jednostka nie jest związana... Jeśli na koniec swojej tury jednostka nie ma obok siebie wroga... O, to będzie git. A u niego... Dam to. Dobra. Może pójdziemy tutaj do tej jaskini i zobaczymy. Bo oni się tu tłuką. O kurde. Dobra, pójdziemy zobaczyć do jaskini, co tam się dzieje. A, to jest jakieś chłopy? To chyba tyle będzie. No, za bardzo nie mam o czym z nimi rozmawiać. Zabijcie króla nas. Czy oni chcą, żebyśmy zrobili jakieś questa? Tutaj. Zabić jakiegoś kapitana. To może nie być takie łatwe wcale. Także... Pa, tu się cały czas biją. Czy ja mogę im pomóc? Może zrobię tego questa teraz. Wy tam, jeśli chcecie, możecie nam pomóc, ale jeśli tylko to ruszajcie w sobie drogę. Dobra. Pomagamy. Tutaj, tego chłopa. Pyk. Zapewnia 20 wpływów. Rozpocznij walkę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Mam nadzieję, że tak. No i dobra, teraz jest nas dużo. Więc myślę, że dam radę. Pyk. Atakujemy chłopa. Ucieczka jeszcze? Ta. Ucieczka, go. Żeby tutaj nie zginął znowu. Łucznikiem muszę podejść troszkę. Pyk. Atakujemy go. Dobra. Kurde, i tak podszedł. Za 5 przywalił. Ty, 2 hity? Co jest? No dobra, oni wzięli tego mocniejszego. My idziemy tego rozwalić chłopa, żeby mnie nie zabił. Pyk. Dobra. Jeszcze tym bym musiał podejść tutaj. Pytanie, ilu ja zaatakuję swoich? Nie, dobra, git. No i tyle. Pyk, dostał hita. On w swojego strzeli. Nie, lol. A ja wtedy w swojego strzeliłem. Nie wiem, jak to działa. Dziwne rzeczy się dzieją. Pyk, 2 HP mu zostało. Dobra, damy radę. Kurde, no, zabijcie go. I pyk. Dobra, jeden padł. Także Cox. I teraz tym musimy podejść tutaj.
Chociaż nie wiem, czy nie powinienem nim uciekać, no ale nieważne. O, i teraz nim uciekniemy, dobra, git. On tutaj tankuje. Łucznik strzela, pyk. Zadychę. No kurde. A ja za ile przywalę? Pyk. Za 9. No prawie tyle samo. Dobra. Myślałem, że też jakieś lepsze przedmioty by się przydały. No, ale na razie nie mam. Pyk. Zadyszkę. Dobra, niech go wykończy chłop. No. I cyk. On KS. Co zrobił? No i dobra. Mamy walkę wygraną. Napraw. Wylecz. I tutaj mamy poziom kolejny. O, jemu możemy dać siłę. Obrońca bojownik Fechmistrz. 9 obrony wszystkim jednostkom zasięgu. Okej. Nakłada na niego destabilizacja. Dobra, biorę to. Pyk. Czyli chyba teraz ma nowego skilla. Dodatkowo. Ja nie wiem, czy mam brać te ciała, czy nie. Wezmę sobie. Może się przydadzą. Dobra, czyli mamy to. 20 wpływów. Dobra, czyli teraz musimy wrócić, żeby oddać tą misję. A, tutaj mogę też coś, różne rzeczy, nauczyć się czegoś. Tu mamy bieg. Czy możemy biec szybciej? Trening bojowy. Udźwig większy. Zadowolenie. Kurde, nie wiem. Nie mam pojęcia. Rzadziej poluje na was straż. Racjonowanie. O, może to bym wziął. Pyk. Dobra. To idziemy oddać kwieścika. Bo ja muszę teraz wrócić tutaj, żeby go oddać prawdopodobnie. No i dobra, oddajemy misję. Chyba u tego chłopa, tak? Odbierz nagrodę. 130. Koks. Kurde, tych chyba nie porobimy. Tak mi się wydaje. One będą za trudne. Kuźnia. Czy ja tu mam jakiś crafting? Kowal. Dobra, damy jemu kowala. Pyk. I on może robić różne rzeczy, tylko potrzebuje... Tutaj na przykład potrzebuje skóry. No, skóry głównie potrzebuje, nie? Nie wiem, skąd mam wziąć skórę jeszcze. Jeszcze tego nie wyczaiłem. Czyli dobra, na razie tyle. W ratuszu, co będzie fajnego? Z najemnikiem... W tej okolicy uchodźcy nie są mile widziani. Opanowali nasze ulice, okej. Dobra, czyli on... U niego nic. Mamy targ jeszcze. Będzie coś do kupienia fajnego? O, skórę ma do kupienia, chłop. Lina, pszenica. Dobra, ja bym kupił tą skórę. Kupię całą skórę, dawaj skórę. Git. Mamy skórę kupioną, ty co masz? Go mamy polerować pancerz. No nie, dzięki. Nie potrzebuję. A ty? Jedzenia. Dobra, dam mu. I dzięki temu mam 50 wpływów. I tam chyba były misje od 50 wpływów. Jeśli dobrze pamiętam, tylko nie pamiętam u kogo. Mogę go zwerbować. Badaj. Może u tego to było. Nie, ich mogę zwerbować. O, tutaj mam jakieś misje. Dobra, kupię jedną. Zobaczymy, co to jest. I tutaj mamy tą misję, okej. Dobra, ale na razie to było na tyle. Możecie napisać, czy gierka wam się podoba, czy nie. I do następnego.